Wiem, że nie ma przypadków. Nie ma. Że wszystko jest po coś. Jak najbardziej. Po coś w tym sensie wszystko ma swoją wartość. Że my ze wszystkiego możemy coś pozytywnego wyciągnąć. Nawet z dołka. Nawet z najgorszego dołka. Nawet z traumy. My możemy czegoś się nauczyć. Więc wszystko ma, wszystko ma swoją wartość, bo wszystko ma potencjał albo na radość, albo na lekcję. Że myśl kryje rzeczywistość. Mm. Kochani, myśli nie kręcą rzeczywistości. Myśli tak naprawdę yy, wychodzą z naszych wierzeń. Więc osoba taka, nie wiem, która narzeka, obwinia, jest pesymistyczna, ona się może jakieś to, do, do jakiejś pozytywne myśli zmusić. Ja mogę to w ogóle to za przez 10 minut dziennie, yy, afirmacje pozytywne, tylko one nic nie zmieniają, jak one nie zmieniają moich wierzeń. E, wierzenia kręcą rzeczywistość, a nie słowa, a nie myśli. Dlatego mówię o prawie przyciągania, jak my się skupimy na wizualizacji jakiegoś, nie wiem, swojego ukochanego domu, ale my nie wierzymy, że to w ogóle jest realne, że to zasługujemy, że to jest w ogóle możliwe, że nigdy nam się nie uda, to to wierzenia tak naprawdę, to te wierzenia się manifestują. Wierzenia, a nie myśli, żeby to odróżnić. Myśl tak naprawdę e, jest też bardziej świadoma od wierzeń, bo wierzenia mogą być naprawdę bardzo nieświadome i większość z nich jest świadoma. Okej, okay, a więc te pytanie, że myśli o jest rzeczywistość, i stąd moje pytanie. Dlaczego jako osoba, która na tu i teraz ma wszystko, czego potrzebuje, bez powodów do narzekania we własnym życiu, przyciągnęłam człowieka, w którym w każdej dziedzinie życia ciągle jest coś nie tak? Dlaczego, która ma wszystko, czego potrzebuje, bez powodu do narzekania we własnym życiu, przyciągnęłam człowieka, u którego w każdej dziedzinie życia ciągle coś jest nie tak? Odpowiedź, Agnieszko, jest bardzo, bardzo prosta. I ona jest zawarta w Twoim pytaniu. Jak w Twoim pytaniu, wydźwięk, właśnie to jest mudar chyba, wydźwięk jest taki, że ten człowiek, z wszystkim tym, co dla ciebie jest nie tak, Wszyscy, ten człowiek, w, który, w którym w każdej dziedzinie życia coś z nim jest nie tak, to jest twoja percepcja. Ponieważ to jest twoja percepcja typa, a, a nie ma percepcji, nie ma percepcji wezwierzenia. W ogóle nie ma niczego wezwierzenia. Naprawdę my na czym się nie skupili, nie wiem na czymkolwiek. Jak patrzę na kubek herbaty, ja uruchamiam oczywiście 48 tysięcy różnych wierzeń. Jestem kompletnie nieświadomy, nie ma w ogóle, nie ma doświadczenia bez wierzenia. Więc, jak patrzymy na coś, nawet jak nie patrzymy, jak skupimy swoją uwagę na cokolwiek materialne, niematerialne, wspomnienie, pragnienie, jakaś rozmowa, jakaś osoba nieważne, nie ma percepcji bez wierzenia, bo proces percepcji polega na tym, że my się skupiamy i patrzymy na to przez pryzmat naszego umysłu, przez pryzmat naszych wierzeń. I ten pryzmat. W tym pryzmacie są wszystkie nasze wierzenia. Więc jak ty patrzysz na tego partnera z takiego, z takiego negatywnego miejsca, takiego negatywnego że ciągle coś z nim jest nie tak, to jest jakieś w tobie wierzenie, które powoduje, że ta percepcja jest negatywna, a nie pozytywna, albo co najmniej neutralna. Więc ponieważ tam jest wierzenie, ty doświadczasz tej osoby tylko po to, żeby uświadomić sobie to wierzenie. I to jest jedyna wartość tego doświadczenia. Więc naprawdę my wszystko w naszym życiu, wszystko albo jest fajne, daje nam radość, ekscytuje nas, albo ma potencjał na pokazanie nam czegoś o sobie, bo to naprawdę wszystko nas czegoś uczy o sobie. Bo tak naprawdę, jak tą osobą coś jest nie tak i to jest jego percepcja, to nie ma problemu. Pozwól mu być, pozwól mu żyć, jego, jego doświadczenie, jego życie i tak dalej. Jak to dla Ciebie jest problem, to to, że Ty robisz z tego problem, za tym jest wierzenie. Po pytanie, dlaczego robimy z tego problem? I na to pytanie będzie jakaś konkretna odpowiedź. Bo to, i bo, i to. Dlaczego to, i to, i to jest problemem? I dojdziemy do negatywnego wierzenia. Do takiego miejsca dojdziemy, że człowiek gdzieś, się, wiem, powinien albo, albo... Ale jestem przekonany, to, to nie jest kwestia preferencji. Bo jak to się pojawia w Twoim życiu, a to nie jest Twoją preferencją, Czyli taki partner nie jest Twoją preferencją, bo mówisz o tym tak jak ze zdziwieniem, tak że on się pokazał, e, to jedyna opcja jest taka, że masz w sobie wierzenie, które się manifestuje w postaci tej osoby, która ci tylko pokazuje to, że ty masz wierzenie. Więc na wawo, cała, cały jakby. Widzisz, to miejsce, ten moment, w którym to nabiera wartość nie jest w doświadczeniu, bo możesz oczywiście czekać 10 lat, cierpieć z tą osobą, w sensie irytować się tą osobą przez 10 lat, zanim sobie to pytanie zadasz, a możesz zrobić to już dzisiaj. Bo im szybciej się nauczysz, czy znaczy nie nauczysz, złe słowo, im szybciej odkryjesz to negatywne wierzenie, im szybciej go opalisz, tym przestaniesz tego doświadczać. Albo przez to, że osoba w ogóle wywibruje z doświadczenia, bo widzisz, jak ty będziesz swoją wibrację w tym temacie, to albo twój partner musi na tą nową wibrację wejść, albo się rozejdziecie, bo nie ma... Widzisz, prawo przyciągania tak naprawdę to jest tylko jedna strona medalu, jeden koniec kija. Po drugim końcu kija jest prawo odpychania, w tym sensie, że dwie wibracje nie istnieją w tej samej płaszczyźnie. Czyli jak ty podwyższysz swoją wibrację, a on zostanie w miejscu, to wy się rozejdziecie, bo będziecie się podpychali jak dwa magnesy, jak, jak dwa te bieguny, tak plus minus. Magnesy się jednym końcem odpychają, drugim przyciągają. E, I tu będzie tak samo. To, czy on odejdzie, czy nie w ogóle jest nieistotne, to, czy to jest nieistotne, to, czy on się zmieni, jest nieistotne, zmieni się twoja rzeczywistość, przez to, że obalisz swoje wierzenie. Więc ja bym nie czekał kolejnych, nie wiem, 50 lat, ja bym zastanowił się dzisiaj, dlaczego? I jak potrzebujesz pomocy, zapraszam na spotkanie w niedzielę albo na konsultację, bo to naprawdę w, roz, w, rozmowie, w rozmowie wszystko wychodzi. O, może tak. Tak jak widzisz, ja widzę problem w tym swoim pytaniu już w sensie w tym doborze słów. Ja już widzę wierzenie negatywne. Czy się nim na, kim, na, 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 na czym ono polega, bo to tylko ty wiesz. Co myślisz, tylko ty wiesz, co czujesz, tylko ty wiesz, co wierzysz. Więc to tylko osoba może naprawdę, dana konkretna osoba może zidentyfikować to wierzenie. Ja ciągle tylko powiedzieć yy, ciepło zimno w sensie, gdzie ono mniej więcej jest. Chcę zapytać dlaczego, dlaczego, dlaczego i prowadzić do, tego, do Twojego wierzenie. Ale tam jest wierzenie, które się manifestuje i dopóki jego nie zmieni, będzie się manifestowało inna osoba, inna, inna okoliczność, inne życie, inny życie to może nie, yy, inna praca, inny związek. To sam, ten sam problem, bo to samo wierzenie. To samo wierzenie może się manifestować w bardzo wielu różnych aspektach twojego życia, bo też w ogóle fascynujące jest to, że w tym całym worku naszych wierzeń, naprawdę, tysiące, mamy wierzenia, które są nawet tak oczywiste dla nas, że nawet sobie sprawy nie zdajemy tego, naprawdę, jak kiedyś się się ostatnio, czy ty wierzysz, że nie wiem, że woda jest mokra, a ogień jest gorący. A to też są wierzenia, my w to wierzymy i mamy to, to jest takie głębokie przekonanie, że nawet przez sekundę tego nie kwestionujemy i ono też nie jest problemem, żeby było jasne. Miliony, jak nie miliardy wierzeń, ale one są tak ze sobą połączone, że czasami obalenie jednego wierzenia uwalnia nas w dwóch, trzech aspektach swojego życia, że jedno wierzenie może uwolnić nas w do trzech różnych naszych pragnień, więc warto obalać negatywne wierzenia, jak one się ujawniają w postaci negatywnych uczuć.